Witam Was serdecznie, moi kochani, w magazynie Bez Hamulców. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński, a tutaj ten pan obok mnie nazywa się Rafał Dobrucki. Dzień dobry. Trener kadry juniorów, na szczęście juniorów i jeszcze ta druga funkcja to jest jaka przy Marku Cieślaku? Obserwator? Czy człowiek wdrażający się w rolę? Na razie bym się tutaj nie rozwodził nad tym tematem. Sprawa nie jest jakby do końca uregulowana. Każdy się odpowiada za swoje rzeczy. Za kadrę seniorów, jak za juniorów. Obserwujesz, tak? To wiadomo, że zawsze człowiek obserwuje, będąc w tym środowisku. Mm-hmm. Ja pytam, wiesz, dlatego o to, że za chwilę te wszystkie kłopoty Marka Cieślaka będą twoimi kłopotami. A już nie jego, pewno. Tak mówią. A powiedz mi, bo tak jak wczoraj sobie akurat rozmawiałem gdzieś z Jackiem Frontczakiem telefonicznie, to on mi powiedział, że jak zna życie, to ty już masz temat banitów załatwiony. Jest to aż tak? Mówię banitów w sensie zawodników, którzy nie zjawili się, bo my piszemy, że wyrzuceni, ale de facto Marek Cieślak się upiera przy tym, że nie zostali wyrzuceni, a odsunięci od kadry, i to mowa jest o braciach Pawlickich, Macieju Janowskim i Maksymie Drabiku. Czy ty masz faktycznie już to opanowane? Prawidłowo, bo myślę, że tutaj wyrzuceni to jest trochę tak, powiedziałbym, nadużyciem, może lekko, po prostu nie zostali powołani do kadry. No. W konsekwencji i tego, tak bym to formalnie nazwał. Ale właśnie, masz to załatwione czy nie? Czy nie rozumiem, co miałbym załatwić? Załatwione w sensie porozmawiania z nimi i określenia jakiegoś planu działania na przyszłość? Nie, myślę, że ja się skupiam na razie na tym, jakie ja mam w tej chwili zadania, i to myślę jest jeszcze działka przecież ciągle Marka Cieślaka, i na razie się skupiam na kadrze juniorów, bo to są moje zadania. A ty wiesz, co zrobisz, jak już będzie to twoja działka? Zobaczę, co się będzie działo. Tak? Na pewno to są bardzo wartościowi zawodnicy i sobie nie wyobrażam, żeby jakby odstawić kluczowych zawodników. Oczywiście sprawa jakby nie jest tak do końca zamknięta, więc... Ale to co, myślisz, że wrócą jeszcze teraz, zanim się w ogóle cokolwiek jeszcze wydarzy? Nie chcę wchodzić w buty Marka Cieślaka. Ale to Marek Cieślak nie mówił mi nic, że pęka. Ja też nie sądzę, że... W sensie takim, że nawet mi ostatnio powiedział, że jakby miało się stać tak, że oni wrócą, no to on nie będzie sobie robił z gęby cholery, tylko po prostu złoży dymisję. I po prostu stwierdził, że to w tym momencie uzna jako taką rzecz, która powiedzmy zamyka jego temat pracy z kadrą. No tak jak mówię, nie chciałbym się tutaj za Marka Cieślaka wypowiadać, to raczej on powinien tutaj... Ale jest trochę tak, że to jest problem, bo ja myślę dokładnie tak samo jak ty, że jakby nie wyobrażam sobie, żeby długofalowo zawodnicy, którzy są dobrzy, czy nawet bardzo dobrzy, byli odstawieni poza nawias, ale z drugiej strony chyba nie może być też tak, że trener, czy jakby zawodnik nie odbiera telefonu od trenera, tak? I że tam gdzieś ta komunikacja szwankuje i mamy takie zwolnienia, co do których jest setka domysłów, być może niesłusznych, być może wynikających tylko z tego, że właśnie zawodnicy milczą, ale jednak jest jakaś, robi się z tego jakaś dziwna historia po prostu, tak? Tak, ja myślę, że chłopacy sobie doskonale zdają sprawę, że największym błędem w tym całym zamieszaniu był fakt, że jakby nie poinformowali trenera Cieślaka, czy nie zadzwonili, czy nie odbierali wręcz telefonu, bo myślę, że Marek jest bardzo rozsądnym człowiekiem i chłopacy doskonale też o tym wiedzą. No po prostu, że tak powiem, dopuścili się takiego zaniedbania chyba z tego tytułu, bo trudno mi sobie wyobrazić, że był to brak szacunku, chociaż tak to może wyglądać. Zbagatelizowali pewnie nieco sprawę. Myślę, że sobie z tego doskonale zdają sprawę, że to był kluczowy błąd, bo myślę, że każdy, był koniec sezonu, każdy ma jakieś swoje określone problemy, czy zdrowotne, czy wyczerpanie organizmu i tak dalej. Zgoda, no. Więc to są rzeczy, które na pewno trener Cieślak uwzględniłby i sytuacja dzisiaj w ogóle nie miała miejsca. A tu warto też zwrócić uwagę na sytuację Patryka Dudka, który jakby, nie wiem, czy to był osobiście Patryk, czy ktoś z jego teamu, ale jakby jasno podeszli i poprosili Marka Cieślaka o zwolnienie z meczu kadry ostatniego, ponieważ mieli jakieś zobowiązanie związane z jazdą w Niemczech. I Marek Cieślak się zgodził. Wiadomo, że tych meczy kadry jest w roku 3 bodaj towarzyskie, a zawodników jest na tyle, że można spokojnie te mecze oddzielić. To nie jest tak, że musi w każdym meczu jechać ta sama grupa, prawda? Można, ja uważam, że to jest... W tym sensie, że jest to rzecz do załatwienia. Te test mecze, jak sama nazwa wskazuje, to są test mecze, więc też można
jakby już sobie buforując kolejnych zawodników, dać im przetarcie, zobaczyć jak funkcjonują w zespole i tak dalej. Ciągle nowi jacyś nachodzą, im też trzeba dawać szansę. Choćby Bartek Smektała, który no świetnie odnalazł się w tych zawodach, więc myślę, że tutaj to jest taki poligon, na którym niekoniecznie musi ten top startować, prawda? Więc uważam, że to spokojnie. Powiedz mi, jak ty sądzisz, bo ja się zastanawiam nad tym, czy to, co się w ogóle wydarzyło w kadrze, to jest po prostu jakiś taki głębszy problem tego, że to młode pokolenie ma jakiś problem, no nie wiem, z tym, krótko mówiąc, z dobrym wychowaniem, czy jeszcze coś innego byś tutaj widział? Bo tak czasami patrzę na tych zawodników i ja się zastanawiam, trochę gdzieś tam widzę, że takie no podejście lekceważące do pewnych rzeczy, taki trochę zlewanie autorytetów i zastanawiam się, czy to jest coś głębszego, czy to, a może to po prostu dotyczy tylko jakiejś wąskiej grupy ludzi, a może szerszy problem. Z drugiej strony, jak patrzę na Smektałę z Marzlika, czy tam kilkunastu innych, to ja tego nie widzę, tak? To zależy właśnie od człowieka. To jest indywidualna sprawa na pewno w jakiś sposób, aczkolwiek ja to widzę też trochę inaczej. Na pewno zostając członkiem kadry podejmuje się pewne zobowiązania. Jest to oczywiście splendor, jest to honor i na pewno każdy zawodnik chciałby to robić. Pamiętajmy, że dzisiaj tak naprawdę, kiedy można powiedzieć zrobiliśmy wszystko, no może te dwa lata ostatnie się nie udało, te Sony jakoś gdzieś tam umknęły w jakiś sposób, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest bycie reprezentantem, to jest też pewna odpowiedzialność i bagaż, który ci zawodnicy cały czas noszą, bo tak naprawdę, kiedy wygrywamy wszystko od wielu lat, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, każdy kolejny mecz może być tylko gorszym występem, bo się nie da w jednych zawodach zrobić dwóch złotych medali, prawda? Więc to też jest pewien bagaż i uważam, że teraz ta kadra powinna mieć troszeczkę inną jakby, może nie strukturę, ale trzeba by uderzyć w pewne inne tematy. Ale to już jakby no, to jest jakiś moja wizja na to, co może powinno się wydarzyć. No tak, ale masz to szczęście, że masz prawie rok czasu na to, żeby to doprecyzować i sobie pooglądać. Myślę, że ktoś, kto funkcjonuje w żużlu, czy interesuje się, czy jest kibicem, fanem tej dyscypliny, też widzi pewne rzeczy, każdy ma swoje jakieś. A to powiedz mi, ty byś na przykład zrezygnował z tych zgrupowań przed sezonem? Bo tu niektórzy mówią, że te zgrupowania stały się bezsensowne w momencie, kiedy wszedł Speedway of Nation, bo na dobrą sprawę jedzie w tym czterech zawodników, tak? Bo jest dwóch seniorów, jeden junior i ktoś tam jeszcze w odwodzie. No i że to nie ma sensu, że z tego absolutnie się problemy jakieś, czyli nie. Absolutnie się nie zgadzam, uważam, że obóz kadry jest konieczny, choćby ze względów integracji i tak dalej. System rozgrywek jest jaki jest, oczywiście on się nieco obkurczył, ale tak naprawdę nie wiemy, co zima przynosi, co będzie działo się z zawodnikami jednym, drugim czy trzecim, bo no dzisiaj mniej więcej można sobie na papierze napisać, kogo tam, czy pewnie ten Cieślak już ma ołówkiem wpisane jakiś skład. Tak, ale to się może zmienić. Również ja mam w swoim jakby tym ogródku też pewnych faworytów, ale nigdy nie wychodzę gdzieś tam za daleko, bo zima przynosi różne rzeczy. Są zawodnicy, którzy mogą zanotować progres, mogą zanotować obniżkę formy, więc to jest dzisiaj takie no... powiedziałbym po wodzie pisane, więc na spokojnie trzeba to obserwować i ta grupa zawodników dlatego jest taka duża, jaka jest, żeby mieć zawsze jakiś bufor, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wymiar jakiś marketingowy, oczywiście integracyjny, to są rzeczy, które no, akurat zimą na obozie należy dopiąć, czy doszlifować, czy spotkać się, czy zrobić pewne szkolenia, tak jak to miało miejsce w tym roku. Są to ważne historie. Niekoniecznie wszystkie kluby takie szkolenia zrobią. Oczywiście dzisiaj jest wymóg, bo jak wiemy, trzeba taki kurs przejść online choćby. Aczkolwiek no, na spotkaniu właśnie z panem Grabowskim z Polady mieliśmy taką sytuację, że no, sam mimo tego, że dosyć mocno obserwuję to, co się dzieje, no jednak widzę, że też byłeś trochę byłem zaskoczony niektórymi może rzeczami. Nie zaskoczony aż tak bardzo, ale pewne rzeczy no jeszcze bardziej starałem się rozpoznać, bo uważam, że cała lista tych zawodników ukaranych
zresztą tak z przedstawicielem Polady rozmawialiśmy, że przynajmniej połowa tych zawodników ukaranych zrobiła to z kompletnej nieświadomości. Druga połowa z nieświadomości, a może jakiś tam odsetek zrobił to po prostu z premedytacji. Tak, ale no zawsze jest tak, że jakby potem Polada traktuje wszystkich równą miarą, bo nie może zakładać, że ktoś oczywiście zrobił coś, bo był... No, aczkolwiek no, dla jednych są większe jakieś środki łagodzące, dla innych mniejsze. To prawda. A przy okazji właśnie cię spytam, a Maksym Drabik to jest historia twoim zdaniem właśnie jaka? Ty byś ją zaklasyfikował w kategoriach właśnie takiej nieświadomości czy działania z premedytacją? Bo ja napisałem i tego się będę trzymał, że według mnie to jest, no, nazwałbym to głupotą, ale no i chyba tak by to trzeba było dosłownie nazwać. Nieświadomością. Nieświadomym działaniem zawodnika, ale po prostu głupotą, niewiedzą i tak dalej. Nieświadomością. No to była, uważam, absolutnie nieświadomość i nie podejrzewam tutaj ani Maksa, ani nikogo z jego kręgu, tym bardziej Sparty Wrocław, że dopuściłam się czegoś takiego, tym tylko... bardziej, że to nie był środek dopingujący stricte, tak, tylko można powiedzieć dla podratowania zdrowia. Wiemy, że Max miał w końcówce sezonu problemy zdrowotne i to, że tak się stało, to uważam, to jestem przekonany, że był to po prostu niefortunny przypadek. Okej, Rafał, a powiedz mi, bo czasami się spotykam z takimi stwierdzeniami też a propos tych spraw wychowawczych, o których mówimy, i a propos tej kadry, tak, kogo w niej nie ma i w ogóle. Spotykam się z takimi stwierdzeniami, że problemem polskiego żużla jest Sparta. Ty byłeś w Sparcie przez 2 lata. Ja mówię w tym sensie problemem, że coś złego dzieje się z tymi zawodnikami, którzy tam są i jakby wiesz, no każdy tą teorię podpiera jakimiś dowodami. Albo mówią, że wszyscy normalni stamtąd odeszli. Nie mówię, że ty odszedłeś, ale to by też pasowało w tą teorię, ale wiesz, odszedł Woźniak, odszedł Jamruk. Jest tam jakiś określony zestaw ludzki i tak prawdę powiedziawszy, no z tymi ludźmi są problemy. Ale przyszli inni zawodnicy, no też trzeba powiedzieć, że wielu Sparcie Wrocław się odbudowało, zresztą taka koncepcja jest klubu, żeby wyszukiwać zawodników, którzy rokują, mają potencjał i tak dalej i potem dobrze prowadzeni, dobrze przygotowywani i fizycznie i sprzętowo robią wynik i Sparta, przecież sobie to otworzymy gdzieś tam z historii takich zawodników ma. Ale to nie jest tak, że tam dużo. Że ci teraz zawodnicy jakiś pojedynczy są tam... przypadek też w pewien sposób nie może tego zaburzać, więc nie uważam tym bardziej, że to jest problem żużla jest jakby spowodowany problemem Sparty czy czymś takim, bo każdy klub ma swoje kłopoty, ma swoich fachowców, ma swoje koncepcje. To jest sport. No czasem któreś są lepsze, a któreś są gorsze, któreś okazują się były ryzykowne i nie wypaliły w ogóle, więc to bym tak zero-jedynkowo nie podchodził do tematu. A nie jest tak że czasami, że być może Sparta jakiś popełnia błąd na poziomie takim tych relacji z zawodnikami, że za bardzo niektórych trzyma pod kloszem, czy za bardzo na nich dmucha, chcę powiedzieć, i potem z tego się czasami właśnie biorą takie sytuacji, że ktoś tam nie przyjeżdża na kardę, ktoś nie odbiera telefonu Nie, to ja nie wiązałbym tych tematów. Nie? Raczej. Myślę, że w Sparcie doskonale sobie zdają sprawę, że oczywiście w jakichś tam ekstremalnych sytuacjach zawodnik w kadrze lub no, zawodnik wybitny, który jest na poziomie światowym, no gdzieś generuje większe ryzyko, tak, bo więcej meczy, bo kontuzje, podróże i tak dalej, no ale to jest normalna kolej rzeczy. W każdym tylko że bez tej kadry to z kolei jest trochę tak, bo ta kadra oczywiście to może być różnie traktowana, zwłaszcza te test mecze towarzyskie, ale mówię, z drugiej strony jest tak, że bez tej kadry, no nigdy nie zbudujemy poważnego żużla, tak? No oczywiście. Nigdy nie przyciągniemy tego kibica Janusza, tak zwanego, brzydko mówiąc, do żużla w momencie, kiedy my nie jakby tą kadrą nie wyjdziemy szerzej. No to nie, jest absolutnie. Takie trochę błędne koło. No, tak? Oczywiście. Uważam, że można podnieść to na pewno na wyższy poziom, tym bardziej tak jak mówię, no nie ukrywajmy, no dzisiaj robimy wszystko, jesteśmy można powiedzieć takimi no, prekursorami czy wiodącą, jest to u nas wiodąca dyscyplina i wyniki stoją tutaj absolutnie
za nami, aczkolwiek no, do tej sytuacji teraz trzeba się chyba jakoś na nowo ustawić. Dla zawodników jest to stres, dla kibiców też są duże oczekiwania. Wy dziennikarze też, przepraszam, ale czasem nie pomagacie. Nie, uważam, że jesteście od pomagania również, bo wszyscy jakby chcemy, żeby ta dyscyplina, mam takie wrażenie, się rozwijała. Przewrotnie ci odpowiem, że pomagamy, bo my piszemy to, co ludzie chcą przeczytać. I to jest jednak, być może są to czasami emocje, które nie są do końca takie, jak pewnie ty byś oczekiwał, czyli pozytywne, ale ludzie po prostu jakby tym żyją. I to nie jest tak, że w nich potem zostaje ten ślad, że tu wszystko jest złe, tylko zapominają, bo człowiek zapomina, tak? Ale żużel jest na świeczniku. No. Nie wiem, czy zapomina, czy nie zapomina. Na pewno, jeżeli jest to rzeczowe, po pierwsze, zgodne z prawdą, jak najbardziej tak. Ale wiesz, że dziennikarz ci zawsze powie, że jest rzeczowe, nawet jak nie będzie rzeczowe. Tak, tylko że potem niestety czytam różne rzeczy, które nie są zgodne z prawdą, a potem się tego w ogóle nie weryfikuje, a gdzieś tam to zostaje i nieprawdą jest, że się o tym zapomina, bo w środowisku to zostaje i ale formuła sprostowania obowiązuje, wiesz o tym, więc zawsze jak jest coś nie tak, To już jest połowie. My jakby akceptujemy, muszę cię zapewnić, że prostujemy, jeśli jest taka potrzeba, ale ostatnio nie było, szczerze powiedziawszy. Nikt się nie zwraca, bo nawet jeśli komuś się coś nie podoba w sensie jakby wymowy tekstu, no to jednak nie kwestionuje faktów, które były podane. Ale dobra. Myślę, że to już po prostu środowisko trochę się przyzwyczaiło i bagatelizuje to, co się czasem czyta lub usłyszy. Nie wiem, aczkolwiek ja rozumiem media i wiem, że coś musi się cały czas dziać, zapewniam się, że to jest równie ciężka i stresująca praca jak trenera kadry. Ale Rafał, bo chciałbym też o innych sprawach porozmawiać, bo ty masz szerokie zainteresowania. Ja pamiętam, że niedawno poruszaliśmy i teraz i nawet gdzieś cię tam cytowałem, a wszyscy się na to potem powołują, mówiąc, że to mądre słowa trenera Dobruckiego były, a propos wagi żużlowców, a propos diet, a propos wegetarianizmu. Ostatnio tak trochę Woryna, jak z nim rozmawiałem właśnie w Szklarskiej, to tam mówił, że on bez steka nie pojedzie, a jak mu uświadomił, ty, ale słuchaj Kacper, wiesz, ale Wiktor Lampard tam jest wegetarianinem i o tym głośno mówi, no to on się tak trochę wycofał, bo poczuł, że dotknął jakiegoś miejsca, gdzie mógłby doprowadzić do zatargu z kolegą, no ale ja zakładam, że ja nie wiem, czy tylko Wiktor Lampard jest wegetarianinem, bo tylko on się jakby uzewnętrznił z tym, chyba jeszcze Maciej Janowski z tego, co kojarzę. I właśnie ja się zastanawiam, czy to nie jest problem, bo ty powiedziałeś te takie no, faktycznie mądre słowa, że to musi, to wszystko jest dla ludzi, ale jakby, że to wszystko musi być mądrze prowadzone przez specjalistów. No i czy ty masz takie poczucie, że tak się dzieje? W zawodowym, wyczynowym sporcie, tym bardziej takim, jakim jest żużel, gdzie imprez jest bardzo dużo, męczące, wyczerpujące podróże, kolejne zawody, stres i tak dalej, no jeżeli ktoś się decyduje na taki krok, czuje taką potrzebę, to musi być naprawdę odpowiednio prowadzony i myślę, że nie każdy ma taką fizjologię, że będzie to znosił. Więc nawet chyba przy jakimś świetnym prowadzeniu, fachowej opiece i tak dalej, jeżeli nie masz predyspozycji do tego, żeby tak funkcjonować, to po prostu to się dziać nie będzie i będzie zniżka formy i tak dalej. Inni z kolei mają takie predyspozycje, chcą, lepiej się czują, nie działa to negatywnie na ich formę, a z kolei, bo uważam, że jest to po to, żeby podnieść poziom i to się dzieje, no to w porządku, ale jest to temat bardzo precyzyjny i tutaj trzeba bardzo uważnie. A ty masz takie poczucie, że to jest faktycznie w żużlu, w naszym, że to jest robione na poziomie takim, że to jest robione przez lekarzy, fachowców, czy to jest trochę tak, że powiedzmy ci tak zwani mechanicy, czy byli żużlowcy, którzy są w tych teamach zawodników, oni im coś podpowiadają, ale to nie jest do końca tak, że to jest podpowiedziane przez fachowca, bo nawet jeśli ktoś był, jeździł i jemu na przykład coś służyło, to niekoniecznie musi to być tak samo u zawodnika, którym on się opiekuje. Abstrahuję w tym momencie nawet od Lamparta, bo to mówię, no ja wymieniłem to nazwisko dlatego, że on się pochwalił, ale nie dlatego, żeby go tu teraz jakby gdzieś tam dołać. Mówię o szerszym jakby kontekście. Chciałbym wierzyć, że tak jest, że po prostu jest to poparte badaniami i ktoś, kto naprawdę zna się, fachowiec za tym stoi i to jest monitorowane przede wszystkim.
ale myślę, że czasem jest to trochę tak z partyzanta, a spróbujemy, może będzie lepiej. To jest ciągle pokłosie dążenia do coraz mniejszej wagi, bo to jest dzisiaj, uważam, że żużlu niestety problem, a za chwilę może być duży problem, bo niska waga daje pewien handicap i tutaj absolutnie... No daje ten handicap, że motocykl ciągnie lżejszy jakby tak, ciężar, prostu, tak? Tak, ale... motocykle, myślę, że kilka lat temu waga nie miała aż takiego znaczenia i już abstrahuję od poziomu sportowego, że jest dzisiaj jest bardzo wyrównany. Aczkolwiek silniki były inne, inne moce, inne momenty obrotowe, w innym zakresie silniki pracowały i dzisiaj lekki zawodnik na pewno ma handicap, a myślę, że to nie tędy droga. Ja sobie przypominam, wiesz, że tak to było już z 10 lat temu, prawie 10 lat temu, bo to było też zgrupowanie kadry gdzieś tam w ciągu, no, ale w trakcie sezonu, przed jakąś ważną imprezą, gdzie Tomasz Golob właśnie opowiadał mi, że to, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie wagowe, to jest jakieś szaleństwo, tylko że my od tamtego momentu poszliśmy kilka kroków dalej. Bo to już jest jeszcze większe szaleństwo niż to, o którym mówił Golob. I teraz pytanie właśnie, bo jak ty mówisz, a czego się można spodziewać tak namacalnie? Jakie mogą być konsekwencje u kogoś, kto powiedzmy no przesadzi? No brak formy to jest taki najmniejszy wymiar kary. No, ale to jest najmniejszy problem, tak? To jest bo najmniejszy, ja domyślam, najmniejszy wymiar kary, bo myślę, że to zdrowotny. Dalej, tak jest, dalej. To myślę, że może mieć swoje konsekwencje. Kiedy zawodnik naprawdę jest wyliczony na 5 wyścigów i tak jest przygotowany do zawodów, kiedy trzeba nas kolejny wyścig, no to gdzieś ta energia musi być. No wiadomo, że dzisiaj ci zawodnicy zresztą widać to gołym okiem, jak wyglądają dzisiaj, jak wyglądali no, jak 20 lat temu. Teraz no myślę, że o tyle jeszcze jest różnica, chociaż wbrew pozorom, jeśli chodzi o przygotowanie zawodników i do skoków narciarskich i do żużla, wbrew pozorom jest bardzo podobne, z tym, że uregulowano to w skokach narciarskich długością nart, kombinezonem, różnymi innymi, do wagi oczywiście, tak? I do wzrostu. Gdzieś tam jest to w jakiś sposób znormalizowane. Tak się jeszcze ciągle pojawiają błędy, bo ten system mierzenia wszystkiego nie jest tak doskonały. I słyszeliśmy o tym niedawno, no w żużlu dzisiaj no, im mniej wagi, tym lepiej. No, no tak, a mam takie wrażenie... Nie widzę jego końca. Ja mam takie wrażenie może mylne, bo też nie do końca znam specyfikę skoków, ale wydaje mi się, że żużlowiec ma jednak cięższą robotę fizyczną do wykonania niż tak, mówię już tak stricte odnośnie przygotowania i jakiegoś takiego mentalnego i jakichś takich etapów podczas wykonywania swojej roboty, to są bardzo, bardzo, bardzo podobne, ale mówimy o tych zmianach cały czas i dalej teraz wchodzą limitery, one dalej będą preferowały zawodników, którzy w jakiś sposób, którzy są lżejsi, tak? Bo możemy sobie rozmawiać, kiedy ta moc jest w tym silniku, a kiedy nie będzie preferowało z kolei takich, którzy, bo to się mówiło i to nawet Ryszard Kowalski, nasz znakomity tuner, napisał na Facebooku, że limitery będą jakby zmorą zawodników, którzy startują na full gaz. No tak, a zazwyczaj ci zawodnicy są nieco ciężsi niż inni, bo wymagają więcej mocy od motocykla, prawda? Oczywiście możemy się ścigać teraz, gdzie ta moc tam się załamuje, gdzie nie i tak dalej, ale gdzieś tam na końcu może tego gazu trochę zabraknąć dla zawodnika cięższego, a lżejsi po prostu nie potrzebują tyle mocy na starcie. I te limitery w żaden sposób nie będą czyli, im potrzebne. Czyli jest trochę tak, że jakby film zrobił jakąś zmianę, żeby niby obniżyć to koszty, a w zasadzie doprowadzi do obniżenia wagi. No pewnie w jakimś stopniu niewielkim ten skutek zostanie osiągnięty, bo te motocykle nie będą się wkręcać na takie obroty, bo motocykl jest katowany najbardziej właśnie na starcie. No, że tam Jarek 14 czy 15 tysięcy Jarek Campbell opowiadał, że jego zdaniem w ogóle jest to chybiony pomysł i że te limitery niczego nie obniżą. No. Znaczy, bo rozmawialiśmy o kosztach, a nie o wadze. No w jakimś stopniu, tak jak mówię, no to nie będzie jakaś znacząca zmiana, jeśli chodzi o koszty, mam wrażenie, ale jakaś będzie. No jest to taki moim zdaniem półśrodek. Myślę, że jest kilka innych rozwiązań, które... Skąd się w ogóle takie pomysły biorą? Bo ja mam też znowu... No, czasami mi się wydaje, że tymi rzeczami w żużlu, które są wprowadzone, zajmują się ludzie, którzy kompletnie jakby nie mieli pojęcia o tym sporcie. Bo to jest trochę tak, że wiadomo, że tam pewna była zmiana tłumikowa związana z eko. No okej, niech sobie będzie.
jeśli faktycznie dążymy do tego, żeby środowisko było czystsze, to jeszcze można na to przymknąć oko. Ale jest szereg innych zmian, włącznie z tą właśnie z limiterami. Trochę tak, wiesz, no wygląda jakby to robili ludzie, którzy w ogóle żużel, nie wiedzą o co kamerę. Żużel no. nie lubi zmian. Absolutnie tego nie... Ciężko zaakceptować cokolwiek. Z jednego podstawowego względu, nie chodzi o środowisko, czy jakieś tam niechęci i tak dalej, tylko problem jest tego typu, że to jest jedna z niewielu dyscyplin sportu, w której nie mamy skrzyni biegów. Do każdej, do każdej zmiany, w której, które są wprowadzane w, nie wiem, w Formule 1, która tak często teraz się w żużlu pojawia, czy w superbajkach, wszystko zawodnicy mogą w jakiś sposób skompensować biegiem, czy no głównie biegiem skrzyni biegów. No tutaj takiej możliwości nie ma. Tu zawodnik staje i jest odcięty. No ma wkręca pełen gaz na starcie i puszcza na mecie. No, i to, co się wydarzy w ciągu tych 60 sekund, to jest wynik wielu godzin, dni czy miesięcy pracy gdzieś tam i dlatego żużel tu jest dyscypliną specyficzną. A jak mówimy o obniżeniu kosztów, to ja wiem, że ty od jakiegoś czasu taki pomysł lansujesz z oponami, tak? I tu uważasz, że to mogłoby jakoś poprawić? Tam chodzi o bodaj o grubsze klocki, tak? Znaczy, taki był pomysł, aczkolwiek no, generują znowu koszty dla jeszcze niedawno, bo też kilka lat temu taki pomysł powstał. Zresztą on wynika nawet z historii, bo 10 lat temu były dużo mniejsze moce, a dużo większe klocki i tak dalej, ale dzisiaj dochodzimy do sytuacji, gdzie musimy znaleźć coś, co będzie bezpośrednio skuteczne, czyli co spowoduje, że nie będziemy wymagać od motocykla tyle mocy. Po drugie, a może to powinno być po pierwsze, w końcu relacja między sprzęt a zawodnik, czyli co wygrywa tak naprawdę, nie była 80-20, jak mam wrażenie się dzieje dzisiaj, tylko żeby ta wyszkolenie zawodnika, umiejętności i tak dalej miały większe znaczenie. Więc jeżeli zdejmiemy troszeczkę przyczepności z tylnego koła, nie będziemy potrzebować tyle mocy w motocyklu, będziemy mieli dłuższe przebiegi jakby między serwisami, ten sprzęt nie będzie tak wyżyłowany, nie wniesie to jakichś większych kosztów dla zawodników przede wszystkim, tak? Bo zmiana, jak były pomysły, no dzisiaj wszyscy musimy już zabezpieczyć się w limitery obrotu. Inne pomysły, kiedyś jeszcze parę lat temu rozmowy z Armandem Kastanią prowadziłem, były inne pomysły o zmniejszenie gaźnika, o zmniejszenie pojemności. Te wszystkie pomysły generują kolejne koszty, olbrzymie koszty, więc to jest jakby pomysł w ogóle moim zdaniem nie do zaakceptowania. Limitery są taką dzisiaj jakby no półśrodkiem, natomiast uważam, że trzeba by się chyba pochylić nad tym, żeby coś zrobić w kierunku właśnie opon, które dla zawodników nie spowodują kosztów, a dla producentów, których dzisiaj naprawdę mamy mnóstwo, też nie spowodują, bo zmiana mieszanki, choćby na nieco twardsze opony, da nam skutek, którego my chcemy, a nikomu nie zrobi kosztów. To jest to w sumie dla mnie, wiesz, strasznie dziwne, jak to opowiadasz, bo przecież taki Armando Castagna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że problemem żużla i tego, że powiedzmy tam ten sport w niektórych miejscach umiera, są właśnie koszty, tak? Bo pewnie gdyby to był tańszy sport, to wiele więcej osób by było na to stać i by się tym zajmowały, tak? I wiesz, no i w zasadzie chciałbym powiedzieć taką rzecz, że wydaje mi się też, że do filmu najlepiej by było, jakby trafił taki Rafał Dobrucki albo twój klon jakiś i trochę tam poprzestawiał, no bo ja tam nie widzę jakichś tęgich głów, raczej to wszystko mi wygląda właśnie raz, że są te no pomysły, które idą w złą stronę, a dwa jest chyba jednak trochę ochrona tego stanu rzeczy, który jest i tych interesów, powiedzmy, firm, które zajmują się tymi rzeczami, produkcją różnych podzespołów do żużla, no, żeby one jakoś tam egzystowały. Mam wrażenie, że film ma taką trochę obawę, że jak tutaj komuś coś popsuje, to potem nie będzie miał kto robić. Ja myślę, że absolutnie, absolutnie jest to moim zdaniem w drugą stronę temat przekręcony, ponieważ bardziej martwiłbym się o to, żeby jednak zmniejszać te koszty, które zabijają, no zażynają, że można powiedzieć. Więc znowu powodują sytuację, że żużel staje się coraz bardziej elitarny, a uważam, że powinniśmy zmierzać kompletnie w drugą stronę, po to, żeby żużel stawał się coraz bardziej ogólnodostępny. Czyli żeby każdy mógł
oczywiście, no nie każdy ma predyspozycję, ale każdy mógł spróbować, żeby ten sprzęt był tańszy. Powoduje, może kategorie jakieś jeszcze rozszerzyć na jakąś taką, może nie chcę powiedzieć ligę amatorską, ale gdzieś wprowadzić sprzęt taki znormalizowany, czy coś w tym kierunku, żeby można było tak. Dlatego pomysł, ciągle do tego wracam, ale akurat jeśli chodzi o szkolenie, uważam, że jest absolutnie trafiony, żeby w tym bardzo wczesnym szkoleniu używać pitbajków, które no, można powiedzieć, że nie generują kosztów, a zdecydowanie mniejsze niż jakiś tam całkiem amatorski taki sprzęt żużlowy, który ciągle trzeba finansować i nie każdy to wytrzymuje. Tak, bo dzisiaj jest trochę tak, że jak nie macie w Ekstralidze, to po prostu nie jedziesz. Dobra, musimy kończyć z tą myślą, że ja bym chyba wolał Rafała Dobruckiego w FIM-ie niż w roli trenera kadry, bo ta kadra myślę, że by sobie jakoś poradziła mimo wszystko, a brakuje nam kogoś takiego, powiedzmy, kto tam miałby jakąś głowę pełną świeżych pomysłów i byłby w stanie to wszystko poprzestawiać. Także no, dziękuję. Nie, myślę, że musimy po prostu się tymi sprawami zajmować i o nich mówić, bo jeżeli nie, nikt nie będzie tego jakby szarpał, dalej będziemy brnąć, albo nie, przynajmniej dreptać w miejscu, a nie daj Boże jeszcze iść dalej. To tak jak mówię, Rafał, my się na pewno jeszcze w tym roku nagramy. Dziękuję wam bardzo, dziękuję, pozdrawiam.